Siemanko, z tej strony Norbert, witam was w kolejnym odcinku Budgra News. Zapraszam do oglądania. Na starcie tylko szybko polecam wam aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu. Na ubrania, buty i akcesoria, więc jeśli chcecie kupować dużo taniej, to koniecznie pobierzcie tą apkę z App Store lub Google Play. Linki jak zawsze macie na początku opisu i tylko tak szybko pokażę wam na ekranie trzy ciekawe okazje z ostatniego tygodnia, żeby was troszeczkę zachęcić. No i teraz przechodzimy już do newsów. Na jutrzejszym dropie Supreme będzie można kupić rzeczy w kolaboracji z Timberlandem. I co ciekawe, nie będzie dostępnych żadnych butów, a jedynie ubrania. Będą kurtki, spodnie do kompletu, spodnie jeansowe, vintage'owe bluzy oraz czapki z daszkiem i zimowe. Wszystko w czterech różnych kolorystykach. Drop klasycznie jutro o godzinie 12 na supremenewyork.com. No i cały czas czekamy jeszcze na to box logo, które okazało się z okazji otwarcia nowego sklepu Supreme w Mediolanie. Jest bardzo fajne, no i były przecieki, że będzie drop online, ale na razie cisza, więc możliwe, że się po prostu go nie doczekamy. U Travisa Scotta zauważono nowe Air Maxy 1 w kolaboracji właśnie z nim. Jedyne zdjęcie, które mamy, widzicie teraz na ekranie i mimo wszystko jest lepsze niż zwykłe mockupy, które nie do końca pokazują finalny wygląd buta. Możemy tu zauważyć, że oprócz odwróconego swoosha, co stało się już trochę takim znakiem rozpoznawczym kolaboracji Nike z Travisem, to kilka elementów względem zwykłych wydań Air Maxów 1 jest dodanych, a niektóre mają inne kształty. Czekam na więcej zdjęć, no i przede wszystkim na jakąś datę premiery, ponieważ ja osobiście do Air Maxów 1 mam największy sentyment, a tutaj będzie podobno aż 5 kolorystyk. Polscy projektanci z Doom Freak połączyli modę z technologią rozszerzonej rzeczywistości. Marka Doom Freak w kolaboracji z artystą Rafałem Dominikiem i programistą AR Rafałem Śliwczyńskim stworzyła edycję ubrań AR. To koszulki i bluzy z nadrukami cyfrowymi, które ożywają dzięki filtrom na Instagramie. Dzięki nim możecie zrobić selfie w lustrze z grafiką wyskakującą z brzucha lub obejrzeć animowany model 3D w podglądzie 360 stopni w czasie rzeczywistym. Ogólnie t-shirt z tej kolekcji mam teraz również na sobie, nawet się troszeczkę oddalę tutaj, żebyście mogli go zobaczyć. Tak się prezentuje, mega spoko jak dla mnie. Wiadomo, że to całe AR to taka troszeczkę ciekawostka, nie odmieni nikomu życia, ale według mnie fajnie, że takie rzeczy również są robione i to przez Polaków. Tak więc w ogóle zachęcam was do sprawdzenia marki Doom Freak, bo jest bardzo ciekawa i robi bardzo niestandardowe rzeczy, ale jakie to po prostu sobie wejdźcie na ich stronę i sprawdźcie, tutaj macie link i w opisie również wam go wstawię, tak więc zapraszam. Ostatnio zaczął się taki trend na elementy butów, które pod wpływem promieni słonecznych zmieniają swój kolor i taka rzecz będzie również w nowych Easy 350. Widoczny na zdjęciu model posiada pasek w kolorze pomarańczowym i stało się to dlatego, bo jest na słońcu. Gdy będzie w cieniu, zmieni kolor paska na taki w kolorze reszty cholewki. Sama kolorystyka bardzo mi się podoba i myślę, że ten dodatek zwiększy zainteresowanie. Premiera tego wydania prawdopodobnie odbędzie się w sierpniu tego roku. Nowy kolor czeka na nas również w modelu New Balance Vision Racer stworzonym we współpracy z Jadenem Smithem. Tym razem będzie to taki dosyć ostry róż. Myślę, że nie wyprzedadzą się szybko ze sklepów, więc nie będzie problemu z ich zakupem, a osobom zainteresowanym doradzam brać ogólnie pół rozmiaru większy rozmiar niż zazwyczaj nosicie, ponieważ one są bardzo wąskie i ja na przykład wziąłem pół rozmiaru większe i teraz są idealne. W końcu doczekaliśmy się premiery kolejnej kolorystyki kolaboracyjnego modelu Nike Dunk High z Ambush. CW nazywa się Deep Royal Blue i takie zestawienia kolorystyczne są raczej lubiane, więc przyjmie się dobrze. Buty oczywiście charakteryzują się wystającymi z tyłu słuszami. Premiera już 18 maja, m.in. na aplikacji Sneakers. W sieci pojawiły się fotki nowych Adidasów NMD S1. Buty prezentują się całkiem futurystycznie. Nie ma co ukrywać, że Adidas mocno zajechał swoją serię NMD, a ten nowy model może wprowadzić do niej sporo świeżości, bo kompletnie różni się od innych. A wy co o nich sądzicie? Napiszcie tam na dole w komentarzach. Ogólnie nie mamy za bardzo jeszcze żadnych informacji dotyczących daty premiery, ale mam nadzieję, że ukażą się jak najszybciej. A pozostając jeszcze przy NMD, to niedługo premiera nowej kolorystyki w kolaboracji z Pharrellem Williamsem. Tym razem w całości w kolorze Aqua, więc kolor na lato bardzo przyjemny. Na losowanie można się zapisać w aplikacji Confirmed od Adidasa, a cena butów wynosi 899 zł. Od Adidasa dostaniemy również nowy model o nazwie 4D FWD. Jak sama nazwa wskazuje, będzie w nich podeszwa 4D, a buty będą wykonane w minimum 50% z materiałów pochodzących z recyklingu. Ich premiera odbędzie się 15 maja o godzinie 10 i będą kosztować 849 zł. I na koniec jeszcze info o modelu Forum 84 Low, który ostatnio zyskał sporo na popularności. Najnowsze wydanie jest w kolaboracji z The Simpsons. Cholewka buta jest błyszcząca, dzięki czemu ma przypominać puszkę piwa. Mega spoko jest też sam box. Premiera 19 maja o godzinie 10 na Adidas.pl w cenie 399 zł. I na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, żeby wpaść na mój Instagram, który się tutaj z boku pokazuje, no i pobierajcie aplikację Hype Hunter. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!